Aspirant sztabowy Tomasz Czupiński z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Dzisiaj no, mnóstwo policji, różnych służb tutaj przy Szkole Podstawowej nr 5. O co chodzi? W dniu dzisiejszym odbywamy ćwiczenia dwuprzesztabowe z udziałem Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej, a także Pogotowia Ratunkowego pod kryptonimem Konwój 2018. Co będzie się działo? Czemu to ma służyć? Ćwiczenia przede wszystkim mają na celu koordynację współdziałania różnych służb z terenu naszego powiatu, a także wsparcia z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Jakby całym tematem ćwiczeń jest atak na konwój służby więziennej, który jedzie z osobą osadzoną do szpitala. Konwój zostaje zaatakowany na ulicy Chłopskiej w Jeleniej Górze. My jako policja udzielamy wsparcia przy zatrzymaniu napastników, którzy ukrywają się w budynku pobliskiej szkoły. Jakie służby będą brały udział? Dokładnie. Przede wszystkim dwie służby dominujące to jest Służba Więzienna oraz Policja, ale również wchodzą tutaj we współpracy ze Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym. Mamy na miejscu przedstawicieli Straży Miejskiej również oraz Zarządzania Kryzysowego. Przede wszystkim chodzi o przećwiczenie tego, na co możemy się natknąć w codziennej pracy. Nasz scenariusz jest bardzo rozbudowany. Z tego typu sytuacjami raczej w Jeleniej Górze się nie spotykamy. Niemniej jednak musimy być na to przygotowani. Dlatego też sprawdzamy tutaj mobilność naszego działania, współdziałanie między różnymi służbami. No, wyciągamy z tego jakieś wnioski na zasadzie, co jest potrzebne w dalszej współpracy, jakiego rodzaju ćwiczenia, jakiego rodzaju wyposażenie jest nam potrzebne. No i na tej podstawie staramy się budować jakby dalszą naszą pracę. A jeżeli chodzi o szkołę, szkoła jest przygotowana. Czy nauczyciele wiedzieli, jak się zachować w takich sytuacjach? Oczywiście, szkoła jest powiadomiona bez zgody zarówno Urzędu Miasta, jak i Pani Dyrektor, która tutaj bardzo czynnie z nami współpracuje, tych ćwiczeń by nie było. Dla szkoły jest to również cenne doświadczenie, bo jest to sytuacja bardzo stresująca. Będzie tutaj użycie ślepej amunicji, kilkunastu funkcjonariuszy, którzy na terenie szkoły będą ćwiczyć, więc uczniowie, jak i nauczyciele mają możliwość sprawdzenia, jak w tej sytuacji się czują. Natomiast jako ciąg dalszy po ćwiczeniach zaplanowane są spotkania z naszymi specjalistami dotyczące prewencji kryminalnej, a więc omówienie razem z uczniami i z nauczycielami, jak w takiej sytuacji się zachowywać, co należy robić, no i oczywiście odpowiedzi na ich pytania, bo to na pewno po tych ćwiczeniach nasunie się dużo pytań, dlaczego, co tu się działo i w przyszłości ewentualnie co mamy robić.